Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Ark na modach. W dzisiejszym odcinku zainstalowałem trzy mody. Szczerbatek. Tak, zmieniłem nazwę na Szczerbatek naszemu spokowi. Jezu, jesteś z dnia na dzień coraz piękniejszy. Proszę nie pukać tutaj, co to się dzieje? Okej, dodane są trzy mody. Pierwszy z tych modów to miecze z... Kurde. Z tego, z Final Fantasy, tak? Nigdy nie grałem w Final Fantasy, ale to jest dobra sprawa dla fanów tej serii. Jest bardzo, bardzo obszerna, nie wiem, jakoś mnie odpychają takie klimaty. A więc ja się w tą serię zagłębiałem i się na niej nie znam zupełnie, ale jak zobaczyłem wielkie, gigantyczne miecze, które mogłem ciachać i inne dinozaury, bardzo się ucieszyłem, więc jak najszybciej zainstalowałem tego moda. Następnym modem, który dodałem, jest Beacon Shield, bodajże tak to się nazywa, czyli coś, taki pierdzielnik, który kładziemy sobie powiedzmy na czubku naszej chatki, albo w chatce nawet lepiej, bo ma lepszą osłonę. I robi nam taką kopułę dookoła naszej chatki, która po prostu nie pozwala wejść naszym wrogom, nie ma pojęcia jak się niszczy, ale zaraz zobaczymy. I trzeci mod, to jest bardzo duża, bardzo duża modyfikacja, która dodaje nam większe dinozaury. To nazywa się Bark Dinobosses, jakoś tak. Czyli każdy dinozaur, nawet Dodo, słuchajcie, ma swoją większą wersję, jakby takiego bossa właśnie. I mają w ogóle jakieś dziwne kolory. Tylko nie wiem, jak ten mod działa za dobrze, bo próbowałem tutaj się Szczerbatkiem przelecieć i poszukać jakichś właśnie dinozaurów z tego dodatku, ale nikogo nie mogłem wziąć. I tak w ogóle się zastanawiam, czy... nie polecieć jakimś na przykład speedem zamiast Szczerbatkiem, bo Szczerbatek lata bardzo, bardzo szybko i czasem możemy przegapić po prostu, ale jesteś wspaniały. Już się przyzwyczaiłem do niego ostro. Bardzo, bardzo mi się podobuje. Dobra, to zacznijmy może sobie od zrobienia... sorka. Od zrobienia tych mieczy. Wpiszę sobie komendę give resources, która mi da wszystkie resources, czyli... co się nazywa... Boże, rzeczy potrzebne do craftingu. Nie pamiętam... składniki? Boże, brakuje mi słowa, to nie jest jakoś tak... No ale każdy wie, o co chodzi. No i okej, to mamy nauczone, widzicie? Large Dragonfly Saddle, tego w ogóle nie widziałem. No widocznie tych saddle wszystko będziemy się uczyć. Można latać na ważce, czyli będziemy musieli znaleźć... ważkę. No okej, spoko. Zaraz się będziemy w to bawić, na początek sobie weźmiemy, zrobimy te wszystkie rzeczy najpotrzebniejsze. Jest Buster Sword. Cloud Buster to jest chyba od jakiegoś właśnie tego głównego gościa tam z Final Fantasy. Dobra, nie będziemy się zagłębiać, bo jeszcze jakąś gafę szczelę i to będzie bez szansu. Także zobaczmy sobie tutaj. Elegancko, dobra. Masamun. Wielki, następny sword się robi już. Dodam sobie jeszcze trochę resources i wszystko powywalamy wcześniej. Bo to jest taka szybka komenda, która dodaje mi wszystkie rzeczy potrzebne do craftingu. A nie muszę po kolei wpisywać tych IP i w ogóle, tylko że mnie strasznie obciąża. Boże, pozmieniała się strasznie pogoda i mnie gardziołko boli jak sam skurczyłyk. Musicie mi wybaczyć, jeśli będę sobie odkaspiwał co jakiś czas. No i oczywiście to jest tak, że jak zaczynasz robić coś już na internetach, albo mówię, a nagram sobie odcinek, nie? I wtedy najbardziej cię właśnie atakuje gardziołko czy różne rzeczy, także. Jeśli ktoś z was nagrywał, to na pewno wie, co to znaczy, no. Dobra, wyrzuciliśmy te wszystkie śmierdzi dupce, rzeczy niepotrzebne. Shield Generator, tak? Dobrze? Shield Generator, to się tak nazywa. Zacznijmy sobie od tego Shield Generatora. O, jakie to wielkie skurczybyczstwo. Dobra, o, jakie to ogromne. Dobra, nie, to nie możemy tak zrobić tego. Tak nie będziemy tego stawiać. Dobra. Zróbmy taką chorą akcję, że o, pięknie, wat, stój. Żeby mi się udało zeskoczyć. Dziękuję. O. Jakby się nam udało zeskoczyć tutaj i postawić go na czubku. O, we can do this. O, działa, zajebiście. Dał się, Boże, jak to się rusza. Damn. Unpowered. Czyli teraz potrzebujemy paru rzeczy, do których moglibyśmy to... podłączyć. Okej, a więc nie ma sprawy. Nie przeszkadza nam to. Słuchajcie, tu mam sobie telefonik. Stronę z ID do różnych rzeczy, które nam będą potrzebne. Na początek sobie sprawdzamy, co nam będzie potrzebne. Power Generator, tak? Power Generator. O Jezu. Może to się inaczej nazywa? Generator samo. Generator.
Electrical generator, ok. To ma numerek 189, moi drodzy, i pisujemy sobie give item numer 189, dobrze patrzę? Dokładnie, 189, spacja 1, to jest ile tych generatorów chcemy dostać. Spacja 1 to jest quality i false, żeby nie dało nam blueprintu, tylko zwykły itemek. I proszę bardzo, mam electrical generator. To, co się chciało nam. I kurde. Wiecie co, chyba też będzie najlepszym rozwiązaniem, jak wyjdziemy na górę z powrotem. Boże, jaka mleko w ogóle, mgła, wała. W warku dzisiaj. Nie bij wieżyczki, co ona ci zrobiła, diabeł, co ty? Nie mogę się przyzwyczaić, że tu się nie kłóca kontrolem. Za długo ostatnio gram w Team Fortress. Damne! Jeszcze raz. I mam przyzwyczajenie, że się cały czas kłóca kontrolem, a nie bije, bo to jest takie dziwne. Tego feature'u w arku w ogóle nie ma, żeby nam zmniejszyło lot. Yeah, udało się. No i dobra. Kładziemy sobie tutaj ten nasz generatorek. 8. Ależ sobie tu. Obojętnie w jaką stronę. Teraz potrzebujemy, moi drodzy, electrical coś tam, tak? To na kabelki, cable wpiszemy. Cable. Incline, straight, straight chyba będzie dobry. 193. I robimy sobie to samo. Nam wystarczy tylko jeden kabelek. Bożemy go sobie w tą stronę i tą puszkę, którą będziemy mogli to połączyć. Że powinno być. Jezu, jak ty ryczysz! Szczerbatek, zamknij się na chwilę. What the fuck? Kajden kabel poleciał. Może zobaczmy jeszcze raz. Czekajcie. Ty, no jest ten kabel, ale go nie ma. Takie rzeczy, słuchajcie. Okej. Okay. Postawiłem jeszcze jeden, ale niekoniecznie to ma być tak, jak było. I teraz potrzebujemy tej puszeczki. Ona się nazywa... O Boże, jak ona się nazywa? Czekajcie, zaraz sprawdzimy na brontozaurze. Nigdy nie pamiętam. Ta, moi drodzy, puszeczka nazywa się... I... Junction Box? Może po prostu Electric wpiszmy i wtedy nam znajdzie. Electric... Electrical Outlet, dokładnie, to będzie się nazywać. Dajemy sobie tutaj 190, moi drodzy. Mamy electrical outlet, wszystko się zgadza. No, no, no. Myk, myk, dobrze, diabełe. I na dół z powrotem. Tylko miejmy nadzieję, że da się to położyć tutaj. Bo mamy jakieś dziwne problemy. O, działa, warczy, wszystko. Teraz robimy sobie komendę give resources, żeby dostać paliwko. Wsadzamy paliwko do naszej maszyny. Turn on. I turn on. What the fuck? O, ale fajne, czekajcie. Kurde, jestem przeciążony, zaraz zobaczymy. Jak to wygląda? Proszę wyjść z mojego... ekwipunku, wypad, śmierdzi dupce. O, jeszcze chwilka, kryształ jeszcze wywalę, w sumie to już może zostać jeszcze. Spoko. W sumie, to robi nam się bardzo, bardzo fajne pole siłowe. Tylko myślałem, że będzie ono troszeczkę większe, to jest taką kuleczkę robi i niby... Widzicie? Widać? O Boże, co za ścina znowu. Nie przelatują przez to żadne naboje. My możemy przejść, ale żaden z naszych wrogów, z ludzi spoza tribe, nie będzie mógł w ogóle podejść do tego pola siłowego. Możemy w nie napier... Holy shit! Jednak nie możemy za dużo w to napierdzielać, czyli jest takie gówniakowate troszeczkę. Jestem ciekawy, co to zmieniło. Czy to nam rozwaliło całe to pole siłowe? No halo, diabeł, nie blokuj się. Okej, słuchajcie, dziwna sprawa, nie wiem, na czym to polega. Turn off. Aha, i ona się teraz, shit generator. Ona się teraz ładuje od nowa jakby, tak? Zobaczmy, jak doleci do końca, to powinno być... już działać, tak? To na tej zasadzie jest?
No, dokładnie, czyli... Jeszcze raz, wywalmy cały magazynek. Nie można zestrzelić bardzo łatwo w takim razie. Nie wywaliłem za dużo naboje. Ile? 60? Może trochę więcej. Dziwna sprawa, że nie pokazuje tu żadnego licznika tego, ile nawet trzyma. Można tylko od zewnątrz można rozwalić. No, zobaczmy jeszcze raz. To jest zresztą bardzo, bardzo silna broń, także też nie ma się co dziwić, bo to ma ponad 200% damage'u. To jest Mastercraft Assault Rifle. No okej, takie rzeczy. Dobra, bo skraciliśmy też swordy. Zobaczcie, jak te swordy epicko wyglądają. W ogóle, że trzyma go w jednej ręce. Mi się wydaje, że ogólnie ten bohater chyba też go trzymał w jednej ręce, bo to jest taki... O, oglądałem kiedyś rekonstrukcję tego właśnie miecza i jak... Cthulhu jakoś tak się gościu nazywał, który prowadzi kanał na YouTube, właśnie z tym związany. Ma też swój program na Discovery Channel bodajże, który właśnie robił miecze tego typu. What the fuck, ściąłem drzewo, sorry. 28 drewna za jednym tym. Ale wypas. Który właśnie robił takie miecze. Takie gigantyczne miecze, jakoś tak się nazywał ten program. I gdy zrobił właśnie rekonstrukcję tego Buster Sworda, nie mógł go, bo jakiś kulturystę tam wzięli, z typowej właśnie z wioski, na której ten gościu żyje. I nie mógł go utrzymać przez dłużej niż 10 sekund naprzeciwko siebie. Naprzeciwko siebie, dobrze. A gdy próbował się zamachnąć, jedno albo dwa, o Jezu, dwa machnięcia tym mieczem go tak męczyły, że nie był w stanie już trzeci raz w ogóle go unieść nawet na milimetr. Także, no, jak widzicie, tak średnio realistyczne są te miecze, ale no, nasz bohater jego trzyma w jednej ręce, także jest git. No dobra, to jest jeden z tych swordów. Zobaczmy sobie drugiego, to jest Muramasa, bodajże się tak nazywa. Dokładnie, czyli ogromna taka katana. Też przepicka, jestem ciekawy, jakie one mają damage w ogóle. Tam było nic napisane, jakieś numerki, cyferki, ale nie mówi mi to nic. Musimy sprawdzić tutaj na żywych obiektach. No i przy okazji będziemy szukać jakichś tych boss dinosów już. Mówię, nie wiem, jak ta aktualizacja działa, czy działa w ogóle. Próbowałem trochę poszukać tych dinozaurów, ale nic nie udało mi się znaleźć. O Jezu, Speedo, ale ty masz damage duży. Nic nie udało mi się znaleźć, więc postanowiłem, że zabiję wszystkie dinozaury komendą, bo może po prostu brakowało tym nowym dinozaurom miejsca do zespawnienia się, tak? Więc... O, jest, 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 już widzę, działa. Widzicie tego fajnego dodosia? Daj mi mięso, bo potrzebuję mięsa. Dzięki. Zjadłem mięsa, żeby nie umrzeć z głodu. W ogóle jest jakaś komenda, ale oczywiście jej nie pamiętam. To jest large dodo, czyli są jakby dwa albo trzy rozmiary, tak? Kurwa, ale ty jesteś ogromny, rzeczywiście. Ja nie jestem wcale taki niski. A ciekawe, czy... Z tego co wiem, niektóre można na niektórych jeździć. Są właśnie te rodzaje typu... Large i chyba zwykłe i następny jest King jeszcze. King to jest jedyny, na którym nie można jeździć. To na pewno wiem. Dobra, zaatakujmy go. Czy ode mnie oddasz? Tak, ty teraz będziesz oddawał. O tych large'ów... Uuu, fuck, Speedo. Nie, 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 nie. You piece of shit. Jestem ciekawy, co on miał w środku, bo one podobno mają jakieś... Co? Okej. Okay. Wychodzi na to, że te wszystkie dinozaury powyżej tego zwykłego poziomu dropią coś ala rzeczy ala alfy. Widzę, że tam coś niebieskiego już jest. What the fuck? Też dodo. Niebieskie dodo. Nie wiem, który masz level. 25. Dobra. Zostaw go! Zostaw go! Ty cholero śmierdząca, no. Dobra, musimy cię wyłączyć. Collecting resources, tak? To jest bodajże, że tak się nazywa. Victim item collection. Okej. Okay. Bardziej zrobiona J, jak żebyś ty za mną biegał, wtedy będę pewny, że nie zaatakujesz. Bo to Victim Item Collection, to nie wiem, czy to nie jest, nie polega na tym po prostu, że jak ja go zabiję, że on automatycznie zbiera itemy. Dobra, czy nie macie dla mnie jakichś na przykład dużych T-Rexów? O Boże, ciekawy jestem, jak wygląda King Tyrex. Tyrex, nawet jak to powiedziałem. Ładnie. No na razie widzimy tylko dodosy, to powiem wam nic pięknego. Teraz polecimy w głąb wyspy. O, o, czyżby się udało? Korno! Holy shit.
Szczerbatek, nie musiałeś palić całego lasu. Holy fucking shit. Wow, easy. Szczerbatek się wkurwił i pewnie pozabijał wszystkich, co chcieliśmy zobaczyć. Dobra, czy ty jesteś dużym? Large Dino. Raptorem też sobie ładnie radzi ten mieczek nasz. Szybko schodzi wszystko. Dobra, zostawimy to naszego smoczka. Myślę, że nie będzie nic w stanie go zabić. Przydał mi się ten Dragonfly duży. Ważka G. To będzie typowa ważka G. To na pewno musimy nazwać ważka G. Wow, tak dużo zabijam, że aż mi się zacina. Spinka jakaś. No i mówię. Jakieś przelagowania, bo tam siedzi jakaś grupka tych szczerbolców. Wow, ile was tu jest? 6? Ja się was nie boję. Mam katanę. Dobra, Gdilofajfusy, zginęliście wszyscy. W ogóle nie jesteśmy... Małpa! 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 Gdzie ona jest? Tutaj. Fuck you, jestem nieśmiertelny. Co ty możesz wiedzieć o zabijaniu? Mam godmoda włączonego? Nie miałem. Teraz już wiem, że mam. Nie musimy cię zmartwić. Czy ty jesteś specjalną spinką? Powiedz, że tak. Aj, niestety. A bardzo bym się ucieszył. Dobra, zróbmy tak, jaki był nasz pierwotny plan. Pójdźmy teraz do Szczerbatka i polećmy w to miejsce, gdzie go tejmowaliśmy. Tylko żeby on się nie wkurzył i nie zaczął wybijać całej okolicy w tamtym. To też będzie spoko. Najlepiej by go ustawić na pasji, bo i tak one mi nic nie zrobią. No a znowu tak to Szczerbatek nie będzie mógł się bronić, a on będzie musiał, bo nie chce go stracić. Dobra, po prostu polećmy tam, gdzieś go zaparkujemy i będziemy myśleć. Chodź tu, Szczerbatku, do mnie. No, już widzę, że z ładowaniem i tekstur też jest średnio. Ty jesteś jakaś duża, nie? Nie, chyba nie nadajemy się, żeby tam polecieć. Ale dobra, przelećmy się tu wzdłuż rzeki, bo tu też powinno być jakieś rzeczy. Tu coś jest. Masz w sumie jakieś takie skowernawe kolory, powiem ci, Spinko. Moja droga. Dobra, staniemy sobie. Zobaczymy, bo ona już była taka bardziej kolorowawa i to może być ten gatunek, powiem wam. No, zeskakuj. Dobra. Tu coś jest? Mamy tutaj coś? Ty też w ogóle wyglądasz... Powiem wam, że te parazaury wyglądają troszeczkę jak te z Gwiezdnych Wojen. Ten jeden był taki, co tak dziwnie mówił. Nie powiem wam, jak się nazywa, bo nie znam też Gwiezdnych Wojen. Boże, diabeł, ty ignorancie. Takich klasyków nie znać. Jak to tak można? Chodź tu, świnio. Pójdziemy zobaczyć, co tam, czy to jest ta spinka właśnie z tego moda już, czy nie. Kurde, no powiem wam, że nie działa do końca ten mod tak, jak ja bym chciał, żeby on działał. No do dosy działa na pewno, to sprawdzone info. Ale nie działa na resztę potworków z tego, co widzę, chyba że one naprawdę są aż tak rzadkie. Zwykła fiomia, to jest karno. Wygląda jak duży raptor, ale nie, to jest karno. Czarny raptor! O Jezu, jaki ty masz ładny kolor. Aż bym cię stejmował, nie? Czekaj, ty jesteś? Wild female, zwykły. Wild male. Dilophosaurus. Nic, dobra. Wiecie co, słuchajcie, chyba nie uda nam się znaleźć w dzisiejszym tym odcinku tego tych dinozaurów. Oczywiście ta tutaj modyfikacja zostaje na moim serwerze, to nie ma w ogóle o czym gadać. I w następnym odcinku pokażę wam, przynajmniej postaram się dodać jeszcze jakąś aktualizację i dokończymy szukanie dinozaurów właśnie związanych z tą modyfikacją, ponieważ jest ich bardzo dużo dodanych. A jak to jest z respem, ich właśnie widzicie, czyli nie jest zbyt kolorowo. Spróbuję stejmować jakieś te większe
większe dinozaury z tego dodatku, to było właśnie jakiegoś spinozaura, czy coś mi... Łooo, jakie wy macie brzydkie mordy. Jakiegoś spinozaura, czy właśnie T-Rexa. Żeby zobaczyć, jak one w porównaniu do zwykłych wyglądają. Myślałem, że będzie naprawdę dużo łatwiej je znaleźć. Jesteś large? Czy pani jest duża? Nie, pani jest zwykła, ma pierwszy level. Buster, Cloudbuster Swordem cię dobije. Śmierdzi dupcu. No, na 5 razy, nie? Myślę, że ma dużo, dużo większy damage output. Taki zwykły. Ten sword właśnie, którym teraz walczymy. Ma dużo zwiększony damage output. Co ty masz dla mnie za ciekawe rzeczy? Nic ciekawego. Ciebie już coś ucina, widzę. Aha, raptory. O! O, 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 o! Czy to był większy z tego? Masz bardzo ładne kolorki. Jesteś większy, czy mi się wydaje? Jesteś gigantyczny jakoś dziwnie. Filmy z tego! Naprawdę, czy ja zrobiłem aż tak małą postać? No dobra, słuchajcie. Na zakończenie odcinka dobijemy sobie tego tutaj. Z tego zaura. Wow. O nie, to jest zwykły, taki szybki po prostu. I będziemy szukać w następnym odcinku, także trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz na pewno. Możecie mi napisać, jeśli wiecie, o co chodzi z tym modem. Czy to ja robię coś złego, czy to jest wina modyfikacji, że jest jakaś niedopracowana, czy muszę po prostu pisać jakąś komendę, bo pewnie nie jedna osoba z was sprawdzała już na swoją rękę takie modyfikacje i bardzo chętnie mi podpowiecie, przynajmniej mam taką nadzieję. Także czekam na wasze komentarze, łapki w górę i trzymajcie się do następnego odcinka. Siemano!